Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogu na naszym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o psach. O psach opowiem Wam historię, jaka przydarzyła się naszej Fince. Kogo interesuje, zapraszam, zaczynamy. No więc tak, kontynuując, słuchajcie, śmiałam się ostatnio, też do Was mówiłam w filmiku, że nasza Finka chyba nam trochę przytyła przez to leżenie na tym grzejniku, bo zaczęła się robić w brzuszku taka szeroka i miałam wrażenie, że to nie jest, wiecie, że nie zaciążyła, bo ona miała cieczkę ostatnio, ale coś się zadziało i ja nie za bardzo wiedziałam co, wiecie, zgrzewałam internet, zaczęli się śmiać ze mnie wszyscy, że utyłam psa. Nie utyłam psa, bo ja widzę, ile ona je, ile ona pije, jak często wychodzi na dwór. W internecie pojawiały się takie opinie, że brzuszek może spieszchnąć pieskowi na przykład, bo ma robaki. Ja ją w wakacje odrobaczałam, bo staram się ją odrobaczać cyklicznie. Dotknęłam tematu odrobaczania. Ludzie również się powinni odrobaczać, tak a propos. No ale wróćmy do psów. Odrobaczyłam psa. Pojechaliśmy dzisiaj do miasta. Nie, dziś rano. Finka to nie ukrywam nigdy, ona śpi ze mną, ona śpi zawsze sobie gdzieś tam w nogach, nigdy się nie pcha na poduszki, dzięki Bogu, bo tak jakaś taka jest, że ona sobie tam wybiera i tam śpi w nogach. I słyszałam rano, że ona tak ciężej oddycha i tknęło mi tam, wyjadę do weterynarza, bo każdy mówi, czekaj, czekaj, bo ona przytyła i czekaj, czekaj, ona przytyła i tak drugi tydzień, dzisiaj półtora tygodnia obserwuję psa. I sobie myślę, ona nie przytyła, bo gdyby przytyła, przytyłaby mi po całości. Przytyłaby i w karku, i w plecach, i wszędzie, a jej urósł tylko brzuszek. Pojechałam do... i powiem Wam szczerze, trafić do lekarza kompetentnego to jest jednak dobrze. Pojechałam do jednego weterynarza w naszym mieście, obsługiwała mnie taka młoda pani. Nie wiem ile miała, czy 27, czy 25, bardzo młodziutka. Zrobiła jej badanie krwi. Pies oczywiście tak krzyczał, jakby co najmniej jej ucinali nogi. Taki był, do niej była ze mną, spłakała się, ja trzymałam tego psa. Pobrali jej tą krew. Zrobiła jej ta pani USG i mówi, że widzi w macicy psa jakieś woreczki z płynem, ale nie wie, co to jest za płyn. I żeby wykluczyć ropomacicze, wzięła, zbadała jej krew. Krew nie wyglądała na to, że to jest ropomacicze, bo tu nie ma żadnego stanu zapalnego, mówi, a ona nie za bardzo wie i odsyła mnie do kolejnego lekarza. I pojechałam do kolejnego lekarza, poczekaliśmy sobie pół godziny na poczekalni, bo było jakieś tam zebranie. Wyszła pani, zaprosiła nas z psem, z Finką do środka. Kompetentna do granic możliwości weterynarza, naprawdę. Ja szanuję bardzo takie osoby, bo my jako właściciele czworonogów zostawiamy te psy z czystym sumieniem, że ktoś się nimi zajmie profesjonalnie i ma profesjonalne podejście, wiedzę przede wszystkim i wie co robi i dlaczego robi. Zrobiła jej USG, ona wiedziała co to jest, wymieniła nam wszystkie choroby macicy u suk, jakie mogą tylko nastąpić po rui. Także lekcję nam dała taką dobrze półgodzinną. Finka ma w macicy jakiś płyn w takich woreczkach, wiecie, na USG to tak było takie woreczki czarne w środku ze śluzem i musieliśmy zostawić psa na operację. Dominika oczywiście w płacz. Stan zagrażający życiu psu. Ona chyba już była zmęczona tym piszczeniem przy pobieraniu krwi. Ten pies już nic. Nawet ta pani weterynarz ją wzięła na rękę. Mówi, trochę dostanie teraz wody, bo jest troszkę odwodniona. Bo pęcherz miała tak malutki na USG. Wszystko miejsce po prostu zabrało ten płyn, że ma zabieg i pytam się, jak długo to potrwa. No, zabieg, operacja, usuną wszystko, usuną macicę, jajniki, bo mówi, nie ma po co tych jajników zostawać, więc usuną. Aha, dodam, że Finka nigdy się nie szczeniła, że nie chcieliśmy, żeby ona się szczeniła. Szkoda nam jej było po prostu. I chciałam ją teraz wysterylizować po cieczce, bo tak poczytałam sobie, że jak się nie planuje szczeniaków, to żeby pieska wysterylizować, bo może dojść do ropomacicza. I to jest prawda, widzicie, ona nie ma ropomacicza, bo pani powiedziała, że to jest jakieś zaburzenie hormonalne u piesków.
Jeszcze tam ktoś podejrzewał wcześniej, że ona sobie ciążę uroiła, ale ta pani to wykluczyła, powiedziała, że pies, który uroi sobie ciążę, ma po prostu mleko, a ona nie miała. Ona w ogóle była, wiecie, niepodobna na chorą, bo ona biegała, szczekała, goniła, przynosiła nogę, żeby mi jej rzucała i mi ją przynosiła i w kółko. Nie wygląda, tylko mnie dziś podpadła nad ranem, że słyszę jej oddech. Mówię, pewnie jest ciasno w przeponie. I miałam rację i pani doktor mówi, że ona jest w tym dobrym stanie, że ją dobrze przyobserwowaliśmy i w czas ten. I mówi, o tyle dobrze. Ale też powiedziała nam, że operacja wiąże się z sporym ryzykiem, bo to jest maleńki pies i to, co ma w brzuchu, jest potencjalnie w porównaniu do niej bardzo duże. I dała mi do zrozumienia, że Finka może podczas tej operacji zdechnąć nam. Ale nie miałam wyboru, musiałam psa zostawić, bo co? Bo zdechnie mi w domu? Trzeba ratować do końca, moim zdaniem. Nie dać zwierzęciu cierpieć i pomagać w miarę możliwości. Wszystko Wam powiem, ile zapłacimy za operację i czy ona z tego wyjdzie. Chcieliśmy jej kupić taki, wiecie, tam jest od razu taki sklepik, taki puszorek. Taki nie sama smycz, nie takie, takie nie szelki, tylko taki puszorek. I ja mówię, jak przeżyje nam operację, to kupimy. Mówię, o matko, chyba przeżyje, chyba będzie wszystko dobrze. Zostawiłam ją w bardzo dobrych rękach. Myślałam, że będzie piszczeć za mną, szczekać albo coś robić, ale ta pani, jak ją wzięła, to tak, nie? Nawet nie zaszczekała, no, nic nie zrobiła, po prostu tam została. Mówi, że, ja mówię, a co z nią teraz zrobicie? A pani mówi, teraz ją włożymy w taką skrzyneczkę z podgrzewaną matą i dostanie kroplówkę z wody, żeby się tam trochę nawodniła. No i później już zabieg. Mówi, że może dziś wieczorem, teraz jest godzina czwarta, widzicie, że już oświetlenia dodatkowe, bo byście nie widzieli. Jest 16, więc myślę, że jak nie dziś, to jutro rano. Nie wiem, jak ona tam będzie funkcjonowała. Mówi, odbierzecie ją, to już będzie szczuplutka. Szkoda mi psa, ale już teraz poczekamy i pokażę Wam. Pojedziecie z nami do przychodni i powiem Wam, że czasami człowiek by chciał do takiego dobrego lekarza trafić, jak dzisiaj Finkę zawiozą, nie Donia? Widać, kto się uczył na studiach, a kto tylko ściemniał. Także będziemy w kontakcie, pojedziecie z nami po nią, jak zadzwonią, bo mają dzwonić, więc. Dobrze, wróciłam na fotel, siadam i już Wam opowiadam, na jakim jesteśmy etapie. Jest godzina 20:20, nie mogłam się tam do nich dobić, ale się dobiłam. Odnośnie Finki sytuacja jest tak, że już jest wyoperowana, o 18 ją operowali, wszystko się udało, jest wszystko dobrze. Piesek przeżył. Co tam jeszcze wiem, że nie przyjdzie na noc do domu i bałam się, jak to zniesie i zadzwoniłam do tego szpitala psiego. I pani mówiła mi, że Finka jest w tej chwili spokojna, dostała leki przeciwbólowe, jest bardzo duże rozcięcie. Co tam jeszcze mi powiedziała, że dość dobrze to zniosła, że chyba ją tak bardzo nie boli, dostała środki przeciwbólowe, na razie leży, ma naprzeciwko siebie klatkę z psem, któremu się bacznie przygląda i jest nim bardzo zainteresowana. Nie piszczy, nie tęskni, na razie mówi, jest osłabiona po operacji na tyle, że jest mało zainteresowana tym, co się dzieje, obserwuje tylko psa i mówi, teraz dostanie wodę i wodę i wodę i wodę, dlatego że dużo płynu z tą ropą, z tą macicą, z tym wszystkim jej wyciągnęli. Więc mówi, ją jeszcze nawodnimy przez tą noc, a jutro rano dostanie zastrzyki przeciwbólowe i będzie pani mogła już ją zabrać do domu. Jak będzie bardzo interesowała się raną, to założymy kołnierz, a jak nie będzie zainteresowana, no to kołnierz później. Jak zacznie się goić, mówi, to wtedy ich to interesuje, bo pewnie poswędzuje, swędzi pieska i on tam się liże, a lizać się nie powinien. No i tak, jestem zdenerwowana, nie lubię takiej sytuacji, bo wolałabym, żeby była w domu, no ale pani mnie uspokoiła, oddzwoniła do mnie, bardzo kompetentna, kolejna w tej przychodni pani doktor. No i tak, mówię, żeby psiak nie piszczał, bo mówię, jak piszczy, to co, ona biedna tam jest, jak piszczy, to ją wezmę do domu. Ale wie, że nie piszczy, że tam non stop ktoś jest z nimi i najlepiej jutro. Poza tym będzie spała, bo dostaje za chwilę jakieś tam leki, więc ona pewnie zaśnie. Więc jutro rano jadę na wyniki, bo sobie wziąłam skierowanie, wiecie, na zbadanie, bo już nie badałam krwi sobie, chyba przez tą całą covidiozę, za 2 lata będzie na pewno, więc teraz sobie zbadam i rano będę jechała do szpitala właśnie na te wyniki i od razu na powrocie zabiorę psa. Ona tam będzie po przeżyciach grubych, także połączę się już z Wami jutro i
Pokażę Wam tą zbolałą Finkę, jak ona tam to przeżyła. Już jestem pod przychodnią, pod tym psim szpitalem, razem z Donią. Kazała się obudzić, bo to jest zmarano, słuchajcie. Ale przyjadę po tą sierotę, bo ona pewnie tam tęskni. I mówię, przyjadę rano i ją odbiorę. Z samego rana umówiłam się z panią doktor. Widziałam, że tutaj już jakiegoś kolegę w kontenerze ktoś odbierał, więc ja moją też odbieram. Idziemy. Pogoda mocno siąpi. Bajki ktoś ogląda? A no ktoś przyszedł na służbę do babci i od samego rana jedzie bajki. Masz wędlonik. Tak sobie liżę. Tam takie było. Ała. Tam takie ała. Mhm. Wiesz to robili i skarżenia część dalsza. Rekonwalescencja naszego pieska wygląda tak. Leży przy Doni na kocyku, żeby nie zmarzła, nie Fineczko. Usunęliśmy już jej opatrunek z tej łapki i całkiem dobrze się czuje, z tym, że ona jest teraz na zastrzyku przeciwbólowym, więc ma prawo się dobrze czuć, nie Finuś? No. Zjadła kawałeczek parówki, interesuje, zaszczekała na mamę jak przyszła, także ogólny stan pacjenta jest bardzo dobry. Może gdzieś jest kot? Koty? Nie ma, od razu nie, ma kotów. Nie ma kotów. A może są? A może są? Cały czas patrzy takim wzrokiem, czy wiemy, co jej zrobili. Tak, no jak narzekała u weterynarza. Jak tylko ją przyniósł, postawił na ten stół, podeszła do mnie, zaczęła się przytulać i piszczeć, czy ja widziałam, czy ja wiem. No, poskarżyłaś się pani, widzieliśmy. Poskarżyłaś się, pieseczku. Poskarżyła się? No, oskarżyła się na nich, co tam ją... Tym miłym akcentem, moi drodzy, kończymy ten filmik. Kończymy opowiadać Wam o pieskach i o tym, co tam używają. Do zobaczenia na następnym filmiku. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Igor też pozdrawia. Fineczka. Wszyscy są.